Ciąg geometryczny składa się z pięciu wyrazów, których suma wynosi 124. Iloraz sumy wyrazów skrajnych przez wyraz środkowy równy jest 4,25, a my musimy wyznaczyć ten ciąg. Czyli tak naprawdę musimy wyznaczyć pierwszy wyraz tego ciągu i iloraz q. Mamy podane dwie informacje i spróbujmy je zapisać w postaci równań. Najpierw mamy powiedziane, że ciąg składa się z pięciu wyrazów i suma tych pięciu wyrazów jest równa 124. Zatem korzystając ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego możemy napisać, że A1 razy 1 minus q do n tej, i zamiast n piszemy 5, bo mamy 5 wyrazów, czyli 1 minus q do piątej, dalej podzielić na 1 minus q, że to jest równe 124. No i mamy już pierwsze równanie z naszymi niewiadomymi a1 oraz q. Teraz zapiszmy drugie równanie wynikające z drugiego zdania. Iloraz sumy wyrazów skrajnych. Suma wyrazów skrajnych to będzie a1 plus a5, natomiast a5 zapiszmy sobie jako a1 razy q do potęgi czwartej. Podzielić, ponieważ jest to iloraz tej sumy z wyrazem środkowym, czyli z a3, czyli z a1 razy q kwadrat, i to ma być równe 4,25. Otrzymaliśmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi do rozwiązania. No i możemy zacząć go rozwiązywać od przekształcenia na początku samego drugiego równania. Widać, że jeżeli wyciągniemy tutaj przed nawias a1 w liczniku, to skróci nam się z a1 w mianowniku i pozbędziemy się w ogóle niewiadomej a1 z tego równania. Zróbmy właśnie w ten sposób, czyli wyciągamy przed nawias w tym drugim równaniu w liczniku a1. W nawiasie otrzymujemy 1 plus q do czwartej podzielić na a1 razy q kwadrat. To ma być równe 4,25, a jedynki się skracają. Możemy teraz dodatkowo pomnożyć to równanie stronami przez q kwadrat. W wyniku tego pozbędziemy się tego ułamka po lewej stronie. No i otrzymamy równanie 1 plus q do czwartej równa się 4,25 razy q kwadrat. Przenieśmy sobie teraz wszystko na lewą stronę i od razu może pomnóżmy to równanie stronami przez 4, żeby tutaj pozbyć się tego ułamka. W wyniku tego współczynnik przy q kwadrat będzie wynosił 17 i już nie będzie części ułamkowej. Po lewej stronie otrzymamy 4q do czwartej. Teraz może ten wyraz napiszemy, czyli minus 17q kwadrat i jeszcze plus 1 razy 4, czyli plus 4 równa się 0. Jest to takie pseudo równanie kwadratowe, ponieważ możemy teraz sobie wykonać podstawienie. Pod q kwadrat podstawić literkę t, no i wówczas otrzymamy równanie, ja go może tutaj napiszę, oddzielę sobie miejsce, no i napiszemy tak. Zamiast 4q do czwartej to możemy napisać 4t kwadrat, no bo t do kwadratu możemy stąd napisać jeszcze, że t kwadrat to jest to samo co q do czwartej, ponieważ samo t to jest jedynie q kwadrat. Czyli podstawiamy pod q do czwartej t kwadrat mamy 4t kwadrat, dalej mamy minus 17t i jeszcze plus 4 równa się 0. No i teraz już mamy klasyczne równanie kwadratowe ze względu na niewiadomą t. Rozwiązujemy je w sposób standardowy, czyli delta równa się a 17 do kwadratu to jest 289, minus 4 razy 4, jeszcze razy 4, czyli minus 4 do trzeciej, czyli to będzie 64, 289 minus 64 to się równa 225, w związku z tym pierwiastek z delty jest równy 15. No i mamy następujące rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie T1 to się równa minus B, czyli 17 minus pierwiastek z delta, czyli minus 15, podzielić na 2a, 2 razy 4, czyli na 8, 2 ósme, czyli 1 czwarta, to jest pierwsze rozwiązanie, no i mam jeszcze te 2, 17 plus 15 na 8, no i to się równa 32 na 8, czyli 4. Wiemy, że nasze q z tego równania wynika, że q to ma być pierwiastek z t. W związku z tym,
Albo inaczej właśnie mówiąc, q podniesione do kwadratu ma dać t. Jakie q podniesione do kwadratu da 1 czwartą? No albo 1 druga, albo minus 1 druga. Czyli z tego pierwszego rozwiązania, z t1, wynika, że q może być równe albo 1 druga, albo też q może być równe minus 1 druga. No i analogicznie z tego drugiego rozwiązania wynika nam, że q jest równe, q może być równe 2 lub q może być równe minus 2, bo zarówno minus 2, jak i 2 podniesiona do potęgi drugiej daje 4. Zatem będziemy mieli 4 rozwiązania do tego zadania. Albo q jest równe 1 druga, albo minus 1 druga, albo 2, albo minus 2. I teraz dla każdego z tych ilorazów q będziemy musieli wyznaczyć jeszcze pierwszy wyraz ciągu. Czyli zapiszmy sobie odpowiedzi. Od p. No i mamy tak. Pierwsza możliwa odpowiedź, napiszmy sobie może rzymskie 1, to będzie takie, będzie taka. Q równa się 1 druga, no i jeszcze A1 równa się, no i A1 teraz właśnie. Jak wyliczyć A1 dla takiego Q? Możemy skorzystać tutaj właśnie z tego pierwszego równania, które sobie wypisaliśmy na samym początku. Z niego wynika, że A1 jest równe, mnożymy to równanie przez odwrotność tego ułamka, otrzymując wzór na A1, 124 razy ten mianownik, czyli razy 1 minus q, podzielić jeszcze na licznik, czyli na 1 minus q do piątej. No i podstawiamy pod q jedną drugą, otrzymując, że A1 jest równe 124 razy 1 minus 1 druga, podzielić na 1 minus 1 druga do piątej. No i niestety powinniśmy to chyba teraz jakoś policzyć i uprościć. W liczniku będziemy mieli 124 razy 1 minus 1 druga, czyli razy 1 druga, podzielić, a w mianowniku 1 minus 1 druga do piątej, czyli 1 32. To się równa 124 na pół, to się równa 62. Podzielić na 1 minus 1 32, to jest 31 32. Zamieniamy tą kreskę dzielenia na mnożenie, otrzymując, że A1 jest równe 62 razy odwrotność tego ułamka, czyli razy 32 31. Szczęśliwie to 31 skraca się z 62, tu zostaje 2, a tu 1, czyli ostatecznie otrzymujemy, że A1 jest równe 2 razy 32, czyli 64. No i to jest pierwsze rozwiązanie naszego zadania. Q równa się 1 druga, A1 równa się 64. Teraz analogicznie policzymy drugie rozwiązanie. Dla Q równego minus 1 druga, a wówczas A1 jest równe. No i liczymy tak samo. Będziemy mieli w liczniku 124 razy, tym razem 1 plus 1 druga, bo 2 minusy dadzą plus, czyli tu będzie razy 3 drugie. Podzielić, a w mianowniku będziemy mieli 1 minus minus, czyli plus 1 druga do piątej, czyli 1 32. No i to się dalej równa. Tutaj nam się dwójka skraca, tu zostaje 62, czyli możemy napisać, że w liczniku mamy 62 razy 3, natomiast w mianowniku mamy 1 plus 1 32, czyli 32. To się równa 62 razy 3 razy odwrotność tego mianownika 32 33. To się dalej równa 33, możemy skrócić z tą trójką, tu zostanie 1, a tutaj 11. No i ta 11 już się z niczym nam tutaj nie skróci, czyli niestety musimy wymnożyć. Zaraz to na kalkulatorze zrobię. 62 razy 32 to się równa 1984, no i to ma być dzielone na 11, no i w takiej postaci już zostawiamy A1. No i to jest drugie rozwiązanie. Teraz pozostaje jeszcze policzyć rozwiązanie trzecie. Teraz dla q równego 2, no tu już nie ma ułamka, to może pójdzie trochę łatwiej. A1 równa się 124 razy 1 minus 2, czyli razy minus 1, podzielić na 1 minus 2 do piątej, czyli minus 32, to się równa minus 124 podzielić na minus 31.
No i to się równa po prostu, 2 minusy dają plus, 124 na 31 daje 4, czyli tutaj A1 równa się 4. No i jeszcze pozostaje nam do policzenia ostatni przypadek, gdy Q jest równe minus 2, no i wtedy A1 wychodzi równe 124 razy 1 minus minus 2, czyli 1 plus 2, czyli razy 3 po prostu, podzielić na 1 minus minus, czyli znowu plus, plus 32, to się równa, napiszemy tak, 124 razy 3 podzielić jeszcze na 33, no i to się równa, trójka się skraca, tu zostaje 11, 11 już się nie skróci za 124, czyli zostaje po prostu 124 11. No i taka jest ostatnia odpowiedź do tego zadania, ostatnia z czterech możliwości. Q równa się minus 2, a A1 jest równe 124 11.